No, witam serdecznie. Dzisiaj będzie tak pół żartem, pół żartem. Opowiem Państwu, jak w teatrze tradycji uczyliśmy się prawidłowego wysławiania się. Wówczas był reżyserem i w ogóle całym szefem Zbynio Klatka. No, ciężki człowiek, ale efekty ma. Proszę Państwa, kto planuje studiować na Wyższej Szkole Teatralnej, radzę zapamiętać to, co ja teraz. Załóżmy, że to będzie taka, powiedzmy, lekcja. Były takie trzy frazesy dość ciężkiego wysławiania się. Zacznę od pierwszego. Wyindywidualizowaliśmy się z rozentuzjazmowanego tłumu, który oklaskiwał przeliteraturalizowane dzieło. Drugie to była nazwa magika. Prestidigitator. Potem powtórzę. Kto będzie zainteresowany, to proszę się połączyć ze mną, ja to napiszę na piśmie i przyda się naprawdę tym, co będą studiować na Wyższej Szkole Teatralnej, zwłaszcza młodzież, taka no, po 50. Trzecim to było bardzo długie nazwisko jakiegoś Azjaty. Nie wiem, kto to był, ale nazwisko wymówić, no to po prostu nas dobijało. Nazywał się pan Sirtanibarana Ditya Panara. Pan Ditya usłucha Meyamera Mathi Sarbathami. No, niby łatwe, ale dużo tego jest, tych samogłosek. Powtórzę jeszcze raz powoli i potem szybciej. Wyindywidualizowaliśmy się z rozentuzjazmowanego tłumu, który oklaskiwał przeliteraturalizowane dzieło. A przyglądał się temu prestidigitator. Jeszcze raz szybciej. Wyindywidualizowaliśmy się z rozentuzjazmowanego tłumu, który oklaskiwał przeliteraturalizowane dzieło. Prestidigitator. No i to nazwisko Azjaty. Sirtanibarana Ditya Panara Panditya usłucha Meyamera Mathi Sarbathami. Sirtanibarana Ditya Panara Panditya usłucha Meyamera Mathi Sarbathami. No i na dziś taka króciutka lekcja. Zapraszam na następne spotkanie. No, może to być taki dobrowolny obowiązek. Do widzenia Państwu. Dziękuję za uwagę. Pa, cześć.